Jeden z większych problemów, o jakich się ostatnio słyszy, to takie ciągłe uczucie zmęczenia. Czasem wydaje się, że choćbyś nie wiem ile spał, to i tak jesteś zmęczony. Nie masz energii w ciągu dnia i chęci do tego, aby cokolwiek robić. Takiego samopoczucia można by się spodziewać od 60 czy 70 latka, ale nie od 15, 20 czy 30 latków. Też miałem z tym problem, a nawet powiem więcej. Wciąż momentami się tak czuję. Jako młode osoby powinniśmy mieć nadmiar energii i kopa do działania, prawda? Naturalnie, jako młodzi, powinniśmy być zaangażowani, głodni zmian i ambitni, a jednak jest zupełnie na odwrót. No coś musiało pójść nie tak. Omówimy sobie Trzy wydawałoby się prozaiczne kwestie związane z brakiem energii. Mówiąc krótko, powiem, dlaczego tak się dzieje. Wiesz, niby najprostsze rozwiązania są najlepsze, ale nawet jak są takie super proste, to się często do nich nie stosujemy. Mi też się to zdarza, też tego nie robię, bo czasem mi się po prostu nie chce. Pierwsze na co trafiłem w internecie, próbując rozwiązać problem ciągłego zmęczenia, to porada, żeby zadbać o sen, ćwiczenia i dietę. No i tak sobie myślę, no śpię wystarczająco długo, ćwiczę dosyć często, jakieś jedzenie jem. No to w czym problem? I jeszcze małe przypomnienie. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę, komentarz. Bardzo ułatwia to rozwijanie tego kanału i docieranie do większej widowni. Dziękuję. No to potem zacząłem szukać dalej jakiegoś redpila jak w Matrixie, cudownego sposobu, żeby mieć energię ale jak się pewnie domyślasz, nic z tego nie wyszło, więc wróciłem do podstaw. Krok numer jeden: zadbanie o sen. Sen sprowadza się nie tylko do długości snu, ale przede wszystkim do jego jakości. I tutaj pierwszą trzeba wyeliminować kofeinę, a przynajmniej w późniejszych porach. Mówi się, że kofeina trzyma się w organizmie około 6 godzin. To by oznaczało, że kawka z 15 znika z organizmu około 21, ale to jest okres utrwania kofeiny. Jeśli o 15 wypijesz kawę albo energetyka, no to załóżmy, że masz w organizmie 200 mg kofeiny. Będzie trochę mniej lub więcej, no ale załóżmy dla łatwego liczenia. No to co, 6 godzin i po problemie, nie? No niestety nie, bo o 21 wciąż masz połowę z tego, czyli 100 mg. A o 2 w nocy, czyli wtedy, kiedy powinien zacząć się sen głęboki, wciąż masz jej aż 50 mg. Przez sen dzieje się totalnie wszystko. Serio. Głowa układa sobie wspomnienia, porządkuje informacje z dnia, którymi zresztą jest bombardowana. Kiedy śpisz, powstają pomysły, naprawiają się zniszczone komórki. Kiedy śpisz, to w ciele dzieje się znacznie więcej niż w ciągu dnia. I kluczowa jest tutaj rola światła. I nie mówię tu o żadnych wyznawcach czerpania energii ze słońca. Nie, nie. Chodzi o melatoninę. To ona reaguje na światło i reguluje to, jak śpisz. Dlatego tak istotne jest unikanie ekranów przed snem. Czemu? Bo światło niebieskie, które leci z ekranów, pobudza. A chyba nie chcesz kłaść się spać pobudzonym. I oczywiście, jeżeli nie jesteś w stanie ograniczyć ekranów przed snem, bo powiedzmy jest to Twoją pracą, no to możesz skorzystać na przykład z okularów blokujących światło niebieskie. W pewnym stopniu Ci to pomoże. Wciąż nie jest to idealne rozwiązanie, ale lepiej tak niż wcale. Bardzo często zdarza mi się pracować przy kąpie do późnych godzin, czy to montując filmy, czy robiąc cokolwiek innego. Więc sam też takie okulary sobie sprawiłem i trzeba przyznać, że czuć różnicę, chociażby w zmęczeniu oka. No i koniecznie warto zasłonić dobrze okna. Im ciemniej, tym lepszy sen. Krok drugi to ćwiczenia. ej, coś mi się tu nie zgadza. Jakim cudem ćwiczenia, które sprawiają, że się zmęczysz, mają podnieść poziom energii? No przecież to brzmi jak jakaś bzdura. Kto to w ogóle wymyślił? Już tłumaczę o co chodzi. To, co w 90% odczuwamy jako zmęczenie, to nie jest zmęczenie fizyczne, tylko psychiczne. Innymi słowy, to głowa jest zmęczona. Co ostatnio zrobiłeś, kiedy czułeś się zestresowany albo zmęczony? Taki trening to moment, gdzie po pierwsze mózg tak samo jak mięśnie się dotlenia. Ale po drugie, jest niemalże wyłączony z takiej świadomej analizy. Czyli tego, co robisz w pracy, w szkole, ogólnie korzystając z telefonu, korzystając z komputera, bardzo, bardzo często i bardzo długo nasz mózg non-stop coś analizuje, bo po prostu musi. Natomiast w trakcie treningu mózg przestawia się w zupełnie inny tryb jak ruszyć ręką, jak ruszyć nogą, które mięśnie spiąć, jak oddychać i tak dalej. Ta praca znacząco różni się od tego co robi mózg gdy czytasz, oglądasz film. Te czynności są dla mózgu jak taki nalot dywanowy, po którym musi naprawdę odpocząć. Trening obniża poziom stresu, wzmaga organizm do produkcji hormonów, takich jak np. testosteron, poprawia krążenie, przyspiesza metabolizm i wszyscy znamy te korzyści. No nie będę ich tu wymieniał, bo nie w tym rzecz. Każdy może sobie to sprawdzić. Ale mimo tej wiedzy i świadomości, jakie to niesie korzyści, rzadko kiedy się do tego stosujemy. Skoro już się wyspaliśmy i potrenowaliśmy, to trzeba coś zjeść. Krok numer 3. Dieta. No właśnie, coś zjeść. Kiedyś tak właśnie do tego podchodziłem. Skoro coś zjadłem i nie jestem głodny, no to znaczy, że wszystko git i więcej nie muszę pilnować. Ale jak się domyślasz, no było to dość głupie podejście. Jedzenie to paliwo. Do Ferrari nie wlewa się 95, tylko 98. Chyba że gdzieś zamontujesz gaz w tym Ferrari. Tak czy inaczej, nie wystarczy tylko coś zjeść. Ta nasza skomplikowana maszyna potrzebuje wiele różnych składników odżywczych. I są też takie, których nie toleruje i trzeba je po prostu wyeliminować. Piramida żywieniowa nie jest może perfekcyjna, ale to bardzo dobry punkt wyjścia. Dla wielu z Was, tak samo jak dla mnie, najlepsze jest sprawdzenie co ci służy, a co nie. Są pokarmy, po których jedni czują się fatalnie, a inni bardzo dobrze. Natomiast, niezależnie od tego faktu, czy czujesz się po czymś dobrze, czy źle, to są dwa takie składniki, które szkodzą absolutnie wszystkim. Dam ci 5 sekund, żeby zgadnąć: cukier i alkohol. Oba doczekały się filmu na tym kanale. Zachęcam do obejrzenia, pojawią się gdzieś tu do góry. I tutaj naprawdę bez żartów. Układ pokarmowy ich nie znosi. Kto z was przynosił cukierki do szkoły na urodziny? Mamy do czynienia z ciekawym paradoksem. No bo tak, dla mózgu taki cukier, alkohol to generalnie czysta przyjemność. No takie słodycze świetnie smakują i uzależniają nie gorzej niż kokaina. Z alkoholem całkiem podobna historia. Dla wątroby, żołądka i jelit oba z nich to trucizna. Ej no, ale ze mną się nie napijesz? W Polsce alkoholizm to sport narodowy. I dajemy kiepski przykład młodym pokoleniom. Jak myślisz, dlaczego po imprezie, na której pijesz, przychodzi potworne zmęczenie drugiego dnia, a bez picia wszystko jest w porządku? W pierwszej sytuacji organizm zamiast smacznie spać, metabolizuje w trakcie snu etanol. Miał nocną zmianę, której nie powinien mieć. Ale zaraz, zaraz. Przecież po alkoholu tak smacznie się śpi. Tak się wydaje ale jest to płytki sen. Jeśli masz zegarek, to sprawdź kiedyś, jakie tętno masz na trzeźwo w trakcie snu, a jakie po piciu i zauważysz, że serducho też nie ma ani chwili wytchnienia. Jeżeli twoje spoczynkowe tętno normalnie w trakcie snu jest około 50, no to po mocnym melanżu możesz mieć nawet 70, 80, 90 w trakcie snu. Za pomocą alkoholu sam się przemęczasz. Jeśli właściwie się nie odżywiasz, to też organizm nie ma z czego czerpać energii. Generalnie alkohol jako trucizna utrudnia organizmowi zbieranie energii z pokarmu, a przy okazji jeszcze utrudnia spanie, czyli ten drugi filar, na którym stoi cała energia, którą masz w ciągu dnia, albo jej nie masz. Ostatni powód czy też problem to przebodźcowanie wszystkim. Telefon, telewizja, radio, internet. Nasza uwaga to waluta XXI wieku. Cyfrowy minimalizm, swoją drogą nawet jest taka książka, to coś, czego generalnie potrzebujemy. Przyznam się bez bicia, że nawet nie pamiętam dnia, który bym spędził w 100% bez telefonu. A ty pamiętasz taki dzień?